spotyka się tu parę pokoleń piłkarzy. No, mamy zawodników, którzy grali w latach 90., w latach 2000. i później. Tu jest fajna taka rodzinna atmosfera, zawsze się przed tymi świętami spotykamy. Są zawodnicy, którzy gdzieś tam razem grali w jednym klubie. Przyjeżdżają z rodzinami, jest czas, żeby porozmawiać, co u nich słychać i tak dalej, także to jest na pewno jakby priorytet w tym wszystkim. Ja tutaj już jestem, ojejku, któryś raz z kolei. Zawsze przyjeżdżam, znaczy prawie zawsze przyjeżdżam na zaproszenie Olgierda Moskalewicza. Znamy się z występów na boiskach polskiej ekstraklasy. Jestem tu dosyć często, aczkolwiek nie pamiętam kiedy tutaj uczestniczyłem w roli piłkarza. Fajna impreza, dzięki za zaproszenie, ale też dlatego, że każdy coś tam przywozi na cel charytatywny, na licytację. Także będziemy coś tam licytować i myślę, że jak zawsze, jak co roku zbierzemy fajną kwotę. Ze względu na szacunek dla kolegów, dla przyjaciół, dla Olgierda Moskalewicza, dla jego ojca, ku pamięci, no spotykamy się już od 18 lat, no nie wypada po prostu nie być. Cieszę się, że tylu zawodników przyjechało na turniej, jak co roku. Niektórzy nie mogli, bo na pewno byłaby tu jeszcze liczniejsza grupa zawodników, którzy kiedyś występowali na boiskach ekstraklasy i nie tylko, ale frekwencja dopisała, poziom wysoki, także myślę, że kibice mogą być bardzo zadowoleni. Wspólnie z burmistrzem miasta, z panem Piotrem Felińskim, jesteśmy współorganizatorami, sponsorami tego turnieju, oczywiście po raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Myślę, że przez ten turniej dużo osób o nim pamięta, bo wśród niej to była instytucja, jeżeli chodzi o sport. I mam nadzieję, że ojciec spogląda na nas z góry i cieszę się, że możemy tak się bawić i pamiętać o nim, że tutaj był i tworzył to całe środowisko sportowe. Ja przynajmniej z mojej perspektywy przyjeżdżam bardziej się tu bawić niż wygrać, więc nie gram na 100%, ale są zespoły, które przyjeżdżają i chcą ten turniej wygrać, więc tam troszkę łatwiej o kontuzję. Ja takie sytuacje bardzo stykowo odpuszczam. No i zdrowie mi dopisywało przez lata gry na boiskach ekstraklasy, więc mam nadzieję, że w takich turniejach też mi się nic nie przytrafi. Mamy dwie drużyny przyjaciół Gadochy, także pierwsza drużyna teoretycznie wygrała jeden mecz i jest na dobrej drodze, żeby awansować z grupy. Druga, jeden wygrała mecz, drugi przegrała, ale jest szansa na to, że przynajmniej zajmiemy drugie miejsce i też będziemy mogli grać w półfinale. Zobaczymy. Na razie wygraliśmy dwa mecze, ale jeżeli się nie mylę, mamy już wejście do półfinału, aczkolwiek no nie jest lekko, bo tak jak powtarzam już co roku, młodzież napiera strasznie, my musimy się namęczyć, no jesteśmy już starszymi panami po 40 i naprawdę nie jest lekko. Zrobimy wszystko, żeby ten tytuł trafił ponownie do Gadochy. Ja już mam w grafiku zapisane, że koniec grudnia to jest turniej w Świdwinie, ja tu muszę być. To jest wspaniała impreza, turniej charytatywny, wielu zawodników, którym ja w
wcześniej sędziowałem na boiskach ekstraklasy. To czysta przyjemność tutaj przyjeżdżać. Rok temu akurat nie mogłem być, ale nasza drużyna wygrała. W tym roku udało się obronić tytuł, choć nie było łatwo, bo grupę mieliśmy ciężką, ale ważny jest efekt punktowy, także super, że się udało. Finał był taki sam jak w poprzednim roku. To świadczy o utrzymaniu dyspozycji dobrej tych dwóch drużyn. Turniej jest rewelacyjny, organizowany z wielką pasją, zaangażowaniem i możemy się tylko cieszyć, że jesteśmy tutaj z Państwem. I już dzisiaj myślimy o następnym turnieju, także wszystkich serdecznie zapraszamy i dziękujemy wszystkim za wkład w organizację naszego turnieju.